Na terenach uzbrojonych przez Kielecki Park Technologiczny oficjalnie otwarto zakład produkcyjny firmy Marbach. Działka, na której niemiecka spółka ulokowała swoją fabrykę, ma powierzchnię około 7000 m2. Firma nabyła prawo własności do tego terenu i zainwestowała w budowę blisko 6 milionów złotych. W nowym miejscu produkowane będą wykrojniki płaskie i rotacyjne dla producentów opakowań kartonowych i branży poligraficznej. W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 50 osób, ale liczba ta wraz z rozwojem produkcji ma sukcesywnie rosnąć. Generalnie będą dwie branże. Na produkcję niestety my musimy wszystkie osoby nauczyć wszystko od początku, bo to nie jest taki standardowy zawód, który się da nauczyć. Czyli będziemy potrzebować takich monterów do nabijania wykrojników, głównie płaskich. No i będziemy tutaj robili sobie też centrum pracowników biurowych, którzy będą przygotowywać projekty CAD, czyli to jest podobne AutoCAD, będą przygotowywać projekty jak dla Kielc, tak może do Tarnowskich Gór i może nawet do Niemiec, bo to z tym już mamy doświadczenie, nie jest z tym większy problem. Marbach to kolejna firma, która swoją działalność uruchomiła na terenach przygotowanych przez Kielecki Park Technologiczny. Innym dużym przedsiębiorcem, które stało się prawnym właścicielem nieruchomości przy ulicy Olszewskiego, jest firma Tegeno. Na terenie KPT powstanie zakład produkujący narzędzia wykorzystywane w przemyśle opakowaniowym i tytoniowym. Tegeno nabyło 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych. We want to prepare for a future new company building. Chcemy w najbliższej przyszłości wybudować tutaj nowy, kompletny budynek. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uzyskamy zgodę na budowę. Zakończenie inwestycji planujemy w 2017 roku. Nowa lokalizacja to dla nas dużo większe możliwości produkcyjne, jak również zwiększenie wydajności. Chciałbym z tego miejsca również bardzo podziękować pracownikom Urzędu Miasta, którzy bardzo nas wspierali w trakcie tej transakcji. W ubiegłym roku dzięki unijnemu dofinansowaniu park przygotował tereny inwestycyjne przy ulicy Olszewskiego. Doprowadzono wszystkie niezbędne media, zbudowano drogi wewnętrzne i co ważne, tereny te włączono do specjalnej strefy ekonomicznej. Kolejna inwestycja, która jest uruchamiana, daje jakby pewność, że kierunek, który przyjęliśmy ileś lat temu, czyli budowa parku technologicznego, ma sens. Ma sens, bo tu znajdują swoje miejsca pracy młodzi ludzie, ale nie tylko. Dlatego, że te firmy wszystkie, które tu powstają, one będą się mnożyć potem, bo to taki jest naturalny proces. My przyjmujemy bardzo dosyć ostre kryteria dotyczące nowych technologii. To są konkretne rozwiązania technologiczne dotyczące maszyn. Jesteśmy przygotowani na kolejne inwestycje. To polega na tym, że my kupujemy grunty, uzbrajamy. I w ramach parku mamy pewną ofertę również taką środowiskową, bo to nie jest tylko same mury, ale również to, że można się wesprzeć ekonomicznie czy doradczo tutaj ze strony parku technologicznego. Tego typu chwile jak ta na pewno cieszą. Dzisiaj jako park technologiczny mamy już chyba przeszło 40 hektarów. To są tereny, którymi dysponujemy, a jeżeli chodzi o powierzchnię zabudowaną, to jest przeszło 40 tysięcy metrów kwadratowych. Łącznie w tej infrastrukturze funkcjonuje już prawie 140 podmiotów gospodarczych. Te ostatnie dane, które udaje nam się na co dzień zbierać, mówią, że zatrudniają przeszło ponad 1000 osób. Trzeba brać pod uwagę fakt, że w większości są to firmy młode, tak zwane startupowe, w których przyrost zatrudnienia jest bardzo dynamiczny. My to na co dzień widzimy. Obserwujemy to, że spływają również wnioski związane z przyznaniem dodatkowej powierzchni. To świadczy o tym, że firmy są w fazie ekspansji. A to nie koniec inwestycji. W planach jest już zakup kilku nowych działek. Są już kolejni inwestorzy na następne nieruchomości, te, które widać tam za nami oraz tutaj trochę z boku, różnie z tej samej części. To jest efekt tej naszej wieloletniej pracy i w wyniku której udało się skupić w całość te ponad 10 hektarów gruntów z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne. No i wydaje się, że w tej chwili widzimy tego efekt. Kielecki Park Technologiczny systematycznie odkupuje od Hemaru i elektrociepłowni kolejne działki. Do 2020 roku zamierza zagospodarować w sumie 100 hektarów na potrzeby tworzenia nowych firm.